Myśmy pewnie po raz pierwszy po wojnie spróbowali, my mówię, bo wielu nas było kolegów, którzy robili podobne filmy, spróbowaliśmy opisać świat z grubsza biorąc tak, jak on wygląda. Oczywiście to były malutkie światy, właściwie światy w kropli wody, nawet takie były tytuły. Szkoła podstawowa, albo fabryka, albo szpital, albo urząd. Opisywaliśmy takie malutkie światy z nadzieją, że te światy gdzieś się razem łączą i że być może opisują coś więcej, opisują życie w Polsce. A po co było ten świat opisywać? Bardzo trudno jest żyć w świecie nieopisanym. Tego nikt nie rozumie, kto nie żył w takim świecie. Ale strasznie trudno, to jest troszkę tak, jakby żyć bez tożsamości. Po prostu wszystko to cię otacza, problemy, które masz, zmartwienia, które masz, czy cierpienia, powiedzmy, radykalizując to już, wszystkie one właściwie nie mają żadnego odbicia nigdzie. One się w jakimś sensie rozpływają, dotyczą tylko ciebie samego. W związku z tym nie masz poczucia, że masz jakiekolwiek oparcie gdziekolwiek, ponieważ nie możesz się do niczego odwołać, bo nic nie jest opisane, nic nie jest nazwane. Wobec tego żyjesz sam. Wszystko to, co mogłoby służyć do opisu świata, służyło propagandzie. Czyli służyło propagandzie idei, które teoretyczne można nawet sobie wyobrazić, że są bardzo piękne, ale niestety w praktyce zawsze kończą się tym samym. No. To znaczy przykładają ci pistolet do głowy. Ponieważ myśmy żyli w ideałach braterstwa, równości, sprawiedliwości, a nie było ani braterstwa, ani równości, a zupełnie na pewno nie było sprawiedliwości. Myśmy żyli, w komunizm operował słowem wolność. Myśmy żyli w kraju, w którym nie był wolny. Już nie mówiąc o tym, że nie mogłeś powiedzieć tego, co myślisz, zwłaszcza publicznie. Myśmy jeszcze mogli mówić między sobą w Polsce. W Rosji nie mogli ludzie nawet mówić między sobą, ponieważ jak mówili między sobą, to zaraz przychodziło KGB, zwijało i wiozło na Sybir i tam przez 20 lat umierali, tnąc zmarznięte drzewo.